Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to, na czym polega piłka. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną zenitu. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. A w takim składzie zagra Belgrano de Córdoba. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Rojas. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Nie udało się utrzymać przy piłce. Uwaga! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dającej prowadzenie. O, i to był książkowy odbiór piłki. I już skupia uwagę rywala na sobie. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Może im dać prowadzenie! I udało się zablokować. Sanchez. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki.
Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Co teraz? Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. I doskonała okazja! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Głęboko w pole karne zagrywa. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Uwaga! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dają. I doskonała okazja! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale... Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. No, świetnie obronione to uderzenie. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ładne dogranie na dobieg. Okazja nie z tej ziemi. Oj, jak on to zmarnował, Jacku. Niewiarygodne. Nie mam pojęcia, Tomku. Powinien był teraz otworzyć wynik tego spotkania. Oby to się nie zemściło. Mamy przechwyt. Z tego może coś być. I czy będzie gol? Jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu. To był godny podziwu strzał. Na powtórce widać bezbłędną technikę tego uderzenia. Dobre ułożenie stopy, odpowiednia rotacja, niczego nie zabrakło w tej bramce. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji.
Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Zostało 20 minut do końca tego meczu. I piłka dla drugiej drużyny. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Mocno trzyma się na nogach. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Postanowił strzelać. Dalej gruźnie! Piłka opuszcza boisko. Będzie wznowienie od bramki. Nie wiemy, kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. No, może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Na szczęście obędzie się bez kartek. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są 3 punkty. Notuję dzisiaj naprawdę udany występ. Z przyjemnością się to oglądało. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu. Przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Uwaga! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dają. I doskonała okazja! Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwsza. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to... Okazja nie z tej ziemi! Oj, jak on to zmarnował, Jacku! Niewiarygodne! Nie mam pojęcia, Tomku, powinien był... Mamy przechwyt. Z tego może coś być. I czy będzie gol? Jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu!